Bartłomiej Bartnicki przed wielkim finałem na PLMA. Witam. Witam. Rozumiem, że ciężko chyba cokolwiek powiedzieć tak naprawdę o rywalu, który ma rekord 0-0 i gdzieś tam no, też nie był tym, nie miałeś tego pełnego wymiaru na Poznanie, na przygotowanie go. Dokładnie, na Poznanie miałem niecałe 2 tygodnie. Z tego co wiem, bazuję na jiu-jitsu brazylijskim. Wygrał tam jakieś turnieje w białych pasach w jiu-jitsu, no tyle to wiem i na to będę uważał. Zresztą będzie trzeba kombinować. Jakby miałeś okazję spojrzeć, wydaje mi się, pierwszy raz dzisiaj swojemu rywalowi w oczy. Zauważyłeś coś ciekawego podczas ważenia? To znaczy jest wysoki, jest większy ode mnie. Myślę, że będę mógł nadrobić szybkością. A to jest tak właśnie, że wolisz, żeby rywal miał jakieś warunki, właśnie był większy, niższy, jak to jest w twoim wypadku? Jakby można powiedzieć, że zapaśnikom po części to pasuje chyba, żeby zawodnik był wyższy. Nie zastanawiałem się nad tym. Jaki by nie był, trzeba by z nim walczyć. Jesteś teraz w takim momencie swojej kariery, masz za sobą spore doświadczenie, spore osiągnięcia w zapasach, masz 33 lata. W jakim tak naprawdę jesteś punkcie swojej kariery teraz? To znaczy ja nie czuję się, żebym skończył trenować i przestał być zawodnikiem. Po prostu przestałem jeździć na obozy kadry i przestałem startować w zapasach, ale że znalazłem miejsce, gdzie mogłem dalej trenować inne płaszczyzny walki, jakim jest jiu-jitsu brazylijskie czy boks. Cały czas trenowałem i nadarzyła się okazja, żeby zawalczyć w MMA. Zawalczyłem, spodobało mi się, szukałem odpowiedniej propozycji i tą odpowiednią propozycję Mirek Okiński przedstawił. Jestem w Palemma. Właśnie zdaje się podpisałeś taki ekskluzywny wywiad, tak? Kontrakt, że będziesz walczył właśnie w PLMA. Wydaje mi się, że chyba jesteś jednym z pierwszych zawodników, którzy taki podpisali kontrakt i dlaczego? Jestem pierwszym. Dlaczego to trzeba spytać Mirka? No ja podpisałem, bo tak jak mówiłem, dostałem dobrą ofertę i po prostu żal by było nie skorzystać z tego. Powiedz mi, jako zapaśnik właśnie, czy ty oglądasz walki innych zapaśników, czy ogólnie sporo śledzisz takiego światowego, polskiego MMA? Zapaśnicy mają spory potencjał pod MMA. Jakbyś mógł powiedzieć, w czym ty czujesz się poza... Znaczy, gdzie właśnie ty upatrujesz swojej przewagi tak naprawdę nad twoimi przyszłymi nawet rywalami i dlaczego właśnie wydaje ci się, że to, co robisz, jest dobrą bazą pod MMA? To znaczy... To się okaże po tych pierwszych walkach, co jest moją mocniejszą stroną, czy bardziej parter, czy bardziej stójka. Na pewno to będę wyczuwał, na pewno zapasy i sprowadzenia jest moją najmocniejszą stroną, a no będę próbował i góry, i parteru, więc no w tych pierwszych walkach to się okaże, co jest moją mocniejszą stroną. Nie chcę nic tutaj faworyzować, to się okaże w praniu. A czy ty masz jakieś poważne plany względem MMA, czy to ma być bardziej przygoda? Na początku miała być to przygoda, ale jak już podpisałem kontrakt, to myślę, że mogę z tym wiązać bardziej poważniejsze plany. Jest jakaś wymarzona ilość walk, jakiś wymarzony rywal, z którym chciałbyś się spotkać? Nie, na razie nie ma takich rzeczy. Na razie chcę dotrzeć do końca kontraktu. Mam nadzieję, że wygram wszystkie walki zakontraktowane. Jeśli nadarzą się jakieś inne walki za granicą, pewnie też spróbuję swoich sił i zobaczymy, co z tego. Myślę, że w ciągu tych 2 lat okaże się, czy będę w tym dalej, czy nie. Rozumiem. I na koniec, jakbyś mógł powiedzieć, jak wydaje ci się, że ten jutrzejszy pojedynek się potoczy dla ciebie? Mam nadzieję, że wygram. Jakaś metoda, runda? Nie chcę nic tam przewidywać, ja po prostu będzie co będzie. Nie lubię przewidywać nic do przodu. Czyli nie podkręcisz ognia, rozumiem. Nie. Dobrze. Dziękuję w takim razie, życzę powodzenia, wesołej końcówki świąt i szczęśliwego nowego roku. Nie dziękuję za powodzenia, ogólnie dziękuję. Dziękuję.